Jest takie miejsce w południowo-wschodniej części Śląska, to Śląsk Cieszyński. Obejmuje on ziemię dawnego księstwa cieszyńskiego i sięga na wschodzie aż po miasto Bielsko-Białą. Obecnie przeważającą część tej krainy tworzy powiat cieszyński. Oprócz gmin wiejskich tworzą go miasta Cieszyn, Skoczów, Wisła, Ustroń i Strumień. Zabytki, piękno przyrody, orzeźwiające górskie powietrze i niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą mieszkańcy przywiązani do swojej małej ojczyzny, to, co znajdziemy na Śląsku Cieszyńskim. Myślę, że wytworzył się tu pewien rodzaj człowieka, bardzo otwartego, tolerancyjnego, praktycznego, jednocześnie bardzo przedsiębiorczego. To wszystko procentuje i stąd myślę, że te obrazy, które Państwo widzicie na Śląsku Cieszyńskim, zadbane obejścia, uporządkowane gospodarstwa, świadczą o tym, że tacy ludzie rzeczywiście tu mieszkają. Ludzie, którzy potrafią gospodarować na swoim. Jednocześnie ludzie bardzo otwarci, przyjaźni, bo to z kolei wymusza na nas położenie, a także gałąź, która tutaj dominuje, czy przedsiębiorczości, czyli turystyka. Górskie stoki Beskidu, miasta z zabytkami, to wymarzone miejsce na krótki weekendowy wypad, jak i na dłuższy wakacyjny wypoczynek. Super, warunki są naprawdę świetne. Powiat cieszyński to idealne miejsce dla miłośników narciarstwa i snowboardu. Nartostrady są na najwyższym poziomie, świetnie utrzymane i oznakowane. W sezonie działa prawie 50 wyciągów. Bogata baza noclegowa i gastronomiczna to kolejne atuty Śląska Cieszyńskiego. Bardzo dużo inwestorów prywatnych, wyciągi już o dobrej jakości, stoki świetnie naśnieżone, zadbane. Także naprawdę oferta pod tym względem jest bardzo szeroka i bogata. To zima, ale to również trasy biegowe, a oczywiście w sezonie zimowym świetne skocznie, skocznia w Malince z wyciągiem. Branża turystyczna jest coraz prężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki. Przedsiębiorcy stawiają przede wszystkim na jakość oferty. Powstają nowe pensjonaty, rozwija się agroturystyka. Turysta odwiedzający Śląsk Cieszyński na pewno nie będzie się tutaj nudził. Bardzo dużo atrakcji, prawda, Zosiu? Bardzo fajnie. Magnesem, który przyciąga turystów do tego regionu, jest bogata, wielokulturowa historia Śląska Cieszyńskiego. O dziejach księstwa cieszyńskiego przypominają barokowe kościoły, kamienice i pałace, zabytki renesansu, klasycyzmu, secesji. Liczne eksponaty zebrane zostały w muzeach i izbach regionalnych. Zabytkowe kolekcje świadczą o bogactwie kulturowym tych ziem. Historia przeplata się z życiem codziennym. Myślę, że to dobrze, ponieważ większość Cieszyniaków, czy mieszkańców ziemi cieszyńskiej, czy też Śląska Cieszyńskiego, jakby z tą historią żyje na co dzień. I myślę, że to dobrze, ponieważ to powoduje, że to jest świadome przeżywanie swojego życia. Ja jestem lokalną patriotką, więc ja bardzo lubię powiat cieszyński, szczególnie ze względu na piękno przyrody, można powiedzieć. Nie zamieniłabym się na mieszkanie nad morzem za żadne pieniądze. Najważniejszym słowem dla włodarzy powiatu jest rozwój. Zapewnienie opieki medycznej o wysokim standardzie oraz dobra edukacja to w ostatnich latach dla samorządowców sprawy pierwszoplanowe. Myślę, że również ogromnym osiągnięciem jest kontynuacja, w zasadzie wznowienie budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. To również bardzo duża inwestycja, która stała przez kilkadziesiąt lat. Myśmy wznowili tą inwestycję. No tam już zainwestowaliśmy na pewno około 40 milionów złotych i to w przeciągu ostatnich 2-3 lat. To też świadczy o skali wysiłku finansowego, chociaż to też, szczerze mówiąc, udaje się nam robić głównie ze źródeł zewnętrznych. No i bardzo udało nam się poprawić infrastrukturę edukacyjną, czyli w szkołach. Remonty szkół to co roku kilkumilionowy wysiłek inwestycyjny, no, który udaje się również zrealizować. Myślę, że w tych trzech dziedzinach te postępy są bardzo zauważalne.
Turyści odwiedzający Śląsk Cieszyński mogą korzystać z licznej i dobrze wyposażonej bazy noclegowej i rehabilitacyjnej. Wybór jest bardzo szeroki i dostosowany do wymagań każdego gościa. W ofercie są zarówno schroniska górskie, ustronia Wisły czy Brennej, jak i eleganckie hotele wyposażone w restauracje, kawiarnie czy sale konferencyjne. Myślę, że powiat cieszyński i Wisła są doskonałym miejscem na tego typu hotel. Mamy bardzo dużo atrakcji dla gości indywidualnych, dla gości konferencyjnych, więc mogliśmy spokojnie zacząć działalność. Mamy cały czas pełne obłożenie. Jesteśmy zadowoleni z lokalizacji jak najbardziej. Atutem regionu jest doskonałe skomunikowanie. Obecnie dróg Śląska Cieszyńskiego nie dzielą już szlabany graniczne. Władze powiatu dbają o infrastrukturę drogową, traktując to jako priorytet. Ta różnorodność powiatu, ona jest jednocześnie i kulturowa, i gospodarcza, sprzyja temu, że powiat może się rozwijać to dobrze i równomiernie. Nie mamy tutaj monokultury, która często jest jakimś tam atutem, ale często staje się przekleństwem w czasach takich właśnie trudniejszych. My tego nie mamy, my jesteśmy tutaj różnorodni, jesteśmy bardzo taką gospodarką otwartą i myślę, że to będzie, już to procentuje teraz w tym trudnym okresie, ale również, że w przyszłości jeszcze bardziej będzie procentowało. Śląsk Cieszyński to miejsce, w którym świetnie się wypoczywa i bardzo dobrze żyje. To również region, gdzie warto zainwestować. Odwiedź nas zimą lub latem. Serdecznie zapraszamy.